Szok i niedowierzenie. Ten dramat spotka sadowników. Wstrząsająca wizja, przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego dotycząca sadowników. To spotka sadowników. Dzisiaj przedstawiam przerażającą przepowiednię Jasnowidza Jackowskiego dotyczącą sadowników. No właśnie, co zawiera ta wstrząsająca wizja, przepowiednia? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę grzew dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wstrząsającą wizję przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego dotyczącą sadowników. Co się takiego wydarzy, jeśli chodzi o sadowników? No więc Jasnowidz Jackowski powiedział w ten sposób, że sadownicy w Polsce będą mieć problem, bo nie będą mogli sprzedać swoich plonów. Tak powiedział Jasnowidz Jackowski. I tutaj nawet będzie swego rodzaju właśnie spisek wymierzony w sadowników, ponieważ dojdzie tak naprawdę do informacji, że nastąpi skażenie. Będą pobierane próbki, jeśli chodzi o grunty, jeśli chodzi o ziemię i będzie powiedziane, że ziemia jest skażona, przez to praktycznie sadownicy nie będą mogli dokonać sprzedaży swoich plonów. Mało tego, Polska będzie podzielona na 2-3 strefy i ta jedna strefa będzie praktycznie pusta. Być może właśnie to będzie tłumaczone, że tam nastąpi jakieś skażenie, ale Jasnowidz Jackowski mówi, że to będzie fikcyjne skażenie, że wszyscy będą wiedzieć, że to skażenie nie istnieje, jednak wejdą regulacje, które sprawią, że praktycznie sadownicy nie będą mogli sprzedać swoich plonów. Mało tego, przecież to się nakłada też jeszcze na to, że ceny tych warzyw i owoców będą wyższe w przyszłym roku, bo przecież nawozy poszły do góry, a nawozy poszły do góry dlatego, że gaz wzrósł, praktycznie gaz wzrósł o 200%. No i tutaj Jasnowidz Jackowski mówi o dantejskich cenach za warzywa i owoce, no bo nieurodzaj, jeśli chodzi o warzywa i owoce, powoduje, że ceny są wyższe. Kolejna sprawa, wyższa cena za nawozy powoduje, że rolnicy to przerzucą automatycznie na cenę, tak, jeśli chodzi o klienta detalicznego, czy też punkty skupu, tak, skupią, a następnie przerzucona zostanie cena na klienta detalicznego. Czyli my ostatecznie zapłacimy więcej w przyszłym roku za jabłka, truskawki, a także inne warzywa i owoce. No więc tutaj tak mówi Jasnowidz Jackowski, sadownicy w Polsce będą mieć problem, nie będą mogli sprzedać plonów. Źle to wygląda, tak powiedział Jasnowidz Jackowski. I tutaj Jasnowidz mówi taki praktycznie cytat, tak, użył takiego stwierdzenia, coś opadnie. Coś opadnie. To jest praktycznie cytat z jego wizji, z jego przepowiedni. No, nie chodzi o opadanie jakby sfery intymnej mężczyzny, tylko chodzi o opadanie, być może to jest jakieś zakażenie, tak? Jakieś zanieczyszczenie powietrza, że może będzie jakaś chmura pyłowa, być może będzie jakieś po prostu zanieczyszczenie powietrza, może będzie po prostu to związane z jakimś zanieczyszczeniem, które będzie w atmosferze. Będą o tym informować na przykład media, następnie to opadnie i na ziemię, w sensie na grunt, potem będą pobierane próbki przez różnego rodzaju instytucje i te instytucje powiedzą, że będą rekomendować, że z danego regionu na przykład sadownicy nie mogą sprzedawać swoich plonów ze względu na to, że ziemia jest na przykład tam skażona, tak? No nie mówię skażona w sensie, że będzie po prostu tutaj świecić na fioletowo czy w ciemnościach, tak? I że będzie nagle po prostu tutaj wykazywać licznikiem Geigera, będzie licznik Geigera piszczał, tak? Tylko chodzi praktycznie o to, czy żeby ona była na przykład radioaktywna, nie o to chodzi. Tylko chodzi praktycznie o to, że sadownicy nie będą mogli sprzedać swoich plonów, co oznacza katastrofę, bo przecież sadownicy żyją z tego, to, że uprawiają praktycznie, tak, czy mają te sady przez cały rok, w momencie, kiedy jest sprzedaż, no to zarabiają wtedy na to, żeby mogli cały rok praktycznie żyć, tak, to jak kwestia praktycznie innych tutaj osób, jak ktoś prowadzi księgarnię, jeśli chodzi o książki, no to wiadomo, że w poszczególnych miesiącach zarabia, ale największy utarg ma w lipcu, w sierpniu, we wrześniu, wtedy, kiedy po prostu ludzie idą do szkoły, znaczy dzieci idą do szkoły i rodzice praktycznie kupują podręczniki. No więc to jest praktycznie katastrofa, kolejny cios, jeśli chodzi o sadowników. Przypomina tu się słynne stwierdzenie, tak, jak żyć, panie premierze, wypowiedziane przez jednego z tutaj plantatorów papryki w Polsce. Oby taka sytuacja nie miała miejsca, oby ta wizja przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego nie zrealizowała się, aczkolwiek wiele wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego zrealizowało się. No i tutaj Jasnowidz mówi o tym właśnie, że coś opadnie. Być może to będzie jakieś zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie praktycznie środowiska. Może to mieć związek na przykład z kwestią stacjonowania wojsk obcych w Polsce. Na przykład tutaj, że te wojska spowodują jakieś zanieczyszczenie, czy na przykład duża liczba tych samolotów w przestrzeni powietrznej. No zobaczymy, tak? To jest taka swobodna interpretacja. Jeszcze jest praktycznie kilka miesięcy, no ale wiemy, że wszystko może się zmienić. Parę miesięcy temu to nikt nie,
zdawał sobie sprawę, że może być kwestia koronawirusa, czy kwestia problemu, jeśli chodzi o granicę polsko-białoruską, a dzisiaj zupełnie inaczej świat wygląda, tak? No więc tutaj Jasnowidz Jackowski mówi w ten sposób, tak, że tak wygląda ta sytuacja i tu Jasnowidz mówi w ten sposób, że nastąpi jałowy urodzaj i że będziesz mieć plony, ale ich nie sprzedasz. To zobaczmy sobie, ile tu jest negatywnych praktycznie rzeczy nakłada się na sadowników. Kwestia pierwsza, nawozy idą do góry, a więc wiadomo, że będą musieli dać wyższą cenę za warzywa i owoce. Druga sprawa, jałowy urodzaj, czyli po prostu kiepski urodzaj, jeśli chodzi o zbiory. No to wiadomo, to też powoduje automatycznie wyższą cenę, bo jak jest mniejsza liczba po prostu, czy ilość towaru, a jest dużo zainteresowanych, no to wiadomo, że po prostu cena jest wysoka. Kolejna sprawa, będziesz mieć plony, ale ich nie będziesz mógł sprzedać. Czy to oznacza też po prostu rozwój na przykład czarnego rynku, że będą ludzie sprzedawać warzywa, owoce prosto z samochodu, że będą pomijać praktycznie giełdy, że będą gdzieś na przykład na telefon, czy będą zawozić bezpośrednio do klienta. No kiedyś taka była sytuacja, nie wiem, czy to ma miejsce w innych miastach, ja mieszkam w Poznaniu, to kiedyś rzeczywiście były takie sytuacje, że rolnicy przyjeżdżali bezpośrednio do bloków, do mieszkań, do domów, tak, domków jednorodzinnych i proponowali ziemniaki, cebulę, marchew, tak, od razu po prostu w workach po 10-15 kilo, pomijali tutaj jakby praktycznie skupy, tylko bezpośrednio sprzedawali. Nie wiem, czy to chyba teraz już tego praktycznie tak nie ma, tak, ale może być sytuacja, że znowu powrócą tamte czasy i znowu taka będzie sytuacja, tak, znowu praktycznie będzie taka sytuacja. A więc tutaj Jasnowidz Jackowski mówi w ten sposób, będziesz mieć plony, ale nie będziesz mógł ich sprzedać. No to jest katastrofa, to jest też najgorsza sytuacja dla rolnika, no w domyśle sadownika, no bo każdy sadownik jest rolnikiem, tak? No bo nie ma nic gorszego, jak rolnik, sadownik widzi swoje plony, a nie może ich sprzedać, tak? No to tak jakby na przykład człowiek widział, że po prostu pracuje, ale za swoją pracę nie otrzyma wynagrodzenia. No sadownik nie po to cały rok pracuje, czy rolnik, żeby po prostu później jego plony gniły na drzewie, jabłka na przykład, czy jakieś inne warzywa, owoce, no bo chce to zebrać, chce to sprzedać i zarobić na tym i potem żyć, móc normalnie funkcjonować, tak? Więc to jest praktycznie przerażająca wizja przepowiednia, a jeszcze pamiętajmy o tym, że w przyszłym roku wzrosną koszty, jeśli chodzi o pracowników, bo pensja minimalna wzrośnie, nie wiem ile teraz wynosi 2800 brutto, a wzrośnie do 3010 zł, tak, czy około tam 3000 coś brutto, no to automatycznie powoduje, że będzie większa stawka za godzinę pracy, więc jeżeli ktoś po prostu ma na przykład tutaj sad, jabłka, czy ma na przykład borówki, czy jakieś inne, tak, gruszki i tak dalej, no to będzie musiał więcej pracownikowi zapłacić. A jak będzie musiał więcej zapłacić, będzie mniejszy urodzaj, to ja nie wiem, ile będą to kosztować praktycznie te warzywa i owoce. No to jest przerażająca sprawa. Oczywiście część praktycznie warzyw i owoców dociera do Polski z zagranicy, natomiast no może się okazać, że to będą jakieś kosmiczne ceny. No nie wiem, truskawki będą kosztować 50 zł w przyszłym roku? No oby nie, tak? Przecież już była kwestia tego, media praktycznie alarmowały o tym, ja też mówiłem o tym na swoim kanale, jak pietruszka kosztowała po 20 złotych, tak, Włoszczyzna to był jakiś rarytas, były bardzo drogie, troszeczkę te ceny unormowały się, ale no dalej praktycznie mamy do czynienia jeszcze z inflacją, więc to jak wszystko się nałoży, no przerażająca sprawa praktycznie. No, może się okazać, że warzywa i owoce to będą dla wybranych, tak, jako dobra luksusowe, jako praktycznie dobra luksusowe. To będzie praktycznie przerażająca sprawa, że to, co my wcześniej praktycznie traktowaliśmy, jakie podstawowe produkty, cebula, marchew, ziemniaki i tak dalej, może się okazać, że teraz po prostu będzie tak drogie, oczywiście no, każdy człowiek będzie mógł sobie pozwolić, tak, tylko nie w takiej ilości jak wcześniej i że to będzie swego rodzaju właśnie rarytasem, bo okaże się, że te produkty będą tak drogie. No rzecz nietypowa, tak, że taka sytuacja może mieć miejsce. No ale zobaczymy, czy rzeczywiście tak to będzie wyglądało. Przerażająca wizja przepowiednia tutaj Jasnowidza Jackowskiego dotycząca sadowników. Tylko właśnie, co w tej sprawie zrobi rząd Prawa i Sprawiedliwości? Czy będą dopłaty dla rolników? Jeżeli rząd Prawa i Sprawiedliwości jest skonfliktowany z Unią Europejską, to czy będą na przykład tutaj bronić interesów rolników, sadowników? Czy wywalczą? Być może właśnie w tej sprawie będzie mocno działać Agrounia, nie, tak? Agrounia, która w tym roku, też w poprzednich latach bardzo była po prostu aktywna. Może rzeczywiście tutaj będzie też aktywnie bronić interesu rolników, no bo to wszystko, ja nie jestem rolnikiem, nie jestem sadownikiem,
Ale na podstawie tej wizji przepowiedni jasnowidza Jackowskiego, na podstawie tych przesłanek, które płyną z gospodarki, podniesienie pensji minimalnej, większa cena za nawozy, praktycznie nieurodzaj i to jeszcze brak możliwości sprzedaży praktycznie swoich plonów, no to wygląda katastrofalnie, tak? To wygląda praktycznie katastrofalnie. No powiedziałbym wprost, tak? Tak by na przykład Kowalski chodził przez rok do pracy, pracodawca bym powiedział, że zapłacił mu za rok pracy pensję jedną, tak? I na końcu roku praktycznie ten Kowalski przychodzi i okazuje się, że dostaje figę z makiem. No to jest po prostu przerażająca sprawa, tak? To wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.